Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy w Orlu u pana Stasia, czyli banda brodatych troli, która stoi tam gdzieś. Wyciągnęła mnie wizery, żebyśmy zasmakowali trochę śniegu w tą zimę, dlatego że u nas nie ma, więc zapraszam was na, myślę, że krótką, nie będziemy jakoś dużo nagrywać, chcemy się nacieszyć wyjazdem, natomiast zapraszam was na krótką wyprawę po zimowych izerach. O, w ogóle to zatrzymaliśmy się na śniadanko w Orlu, ale niestety jest godzina za 15:11 i jest taki tłum ludzi, w ogóle skupa narciarzy. Jest taki tłum ludzi, że zatrzymaliśmy się tylko tak naprawdę skorzystać z ławeczek i zjeść szybkie śniadanko i idziemy dalej. Więc trasa niezbyt duża, bo chyba będziemy robili jakieś tam, nie wiem, 10 km. Więc jest niezbyt tam jakoś dużo, ale na szlaku jest maksymalnie dużo ludzi, więc dopiero jak zejdziemy kawałek dalej z tych takich szlaków, po których jeżdżą narciarze, to dopiero zrobi się troszeczkę luźniej. O, także następny postój we wiatce za jakąś godzinkę, a potem idziemy dalej. No i dobra, dotarliśmy do wiatki. Znaczy, jesteśmy po śniadanku. Pakowanko się odbywa. Po śniadanku? Nie, po kawce. Po śniadanku nie jesteśmy. Nie, jeszcze po śniadanku nie jesteśmy. A idziemy na miejsce obozowania, więc spoko. Jesteśmy na mostku przy Izerze, że nagrałem parę przebitek dronem, więc myślę, że gdzieś tam po drodze się pojawią. Jak tu pięknie, zimowo. Gdzie piękna pogoda, w ogóle słońce. Czy teraz akurat tam parę chmurek, ale o, zobaczcie. Pieskie niebo. O, mam nadzieję, że ten color grading zrobi swoje. O, tam drugi aparat się szykuje też i lecimy zaraz dalej. Thank you.
O, dopóki jeszcze jest jasno. Obóz rozbity. Teraz wam pokażę, kto gdzie. Marek, ty masz hamak od? Easy hamok. Easy hamok. I tą Yander Kilta od Wydry. Dostałem na urodziny. Jest fajne. Tutaj jest Grzesiu, tylko muszę dać kroka, ponieważ ja zawsze jestem ten wrobiony, bo chodź, pójdziemy poza szlakiem, będzie fajnie. No i co, nie jest fajnie? No nie, no jest super, tylko tam po drodze to tak jest pół metra śniegu, ja nie mam rakiet, nie mam kijków, zostawiałem trzy ślady i doszedłem tutaj umęczony po prostu, jak, no jak nieszczęście, ale super, jest miejscówka, jest naprawdę gites. O, tu Grzesiu śpi. Tarą. Tutaj taca i tutaj ja dostałem od żony heksę na gwiazdkę i matę Termaresta, więc to jest taki ten, znaczy tarpa rozdziwiczam dzisiaj, Termaresta rozdziwiczyłem wczoraj, ale wczoraj żeśmy późno wyruszyli, więc spaliśmy po drodze jakoś za specjalnie się nie rozbijając. Ty, czapka mi chyba przymarzła, jakie ten, no niezłe cuda. No dobra, tam taca rozpala ogień, więc zaraz sobie wysuszymy tu i ówdzie części garderoby. Ja będę wracał w shortach, bo moje te moje zajebiste spodnie się poddały. Zrobiłem większego kroka i odpadły mi nogawki. No ale co poradzić, no. Nagraliśmy parę przybitek, więc puścimy wam parę przybitek z obozowiska i z okolic. Mamy wody pod dostatkiem, o, bo tam sobie płynie. Świeżutka, prawie czyściutka. O, zapraszam do przybitek. No i jesteśmy z powrotem w Jakuszycach. Słuchajcie, wyszliśmy w sobotę o 15, a wróciliśmy w poniedziałek, w Trzech Króli, 15.30. Tam chłopaki odśnieżają samochód. Wyszedł komplet, wrócił komplet. Chociaż nie ukrywam, że było ciężkawo, bo chłopaki miejscówkę sobie wybrali poza szlakiem. Ja nie mam rakiet, nie mam kijków. Trzeba pouzupełniać sobie taki ekwipunek niestety, ale jakoś dało radę, no śnieg po kulki, więc wszystko przemoczone trochę, ale spoko, spoko było, naprawdę spoko. Mam nadzieję, że widoczki wam się podobały, mam nadzieję, że zapragnęliście również zapoznać się z zimą w górach, więc na weekend was zapraszam na górę do pana Stasia na piwo, nocleg i z powrotem. I też można. No. O, to żegnamy was. O.